Prezentację wybranych produktów i usług ekonomii społecznej zorganizowano na konferencji w Gdańsku w formie targów. Wzdłuż historycznego długiego targu ustawiono 15 stoisk handlowych. Wystawcy zaprezentowali zwiedzającym produkty i usługi oferowane przez prowadzone przez nich przedsięwzięcia ekonomii społecznej, wyroby rękodzieła, żywność ekologiczną i wiele innych. Dla mnie ekonomia społeczna jest formą aktywizacji osób, które gdzieś na zakrętach swoich losów się zatraciły i teraz potrzebują wsparcia, aby się podnieść i ruszyć do działania. I taką rolę przejmuje również nasze Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. My poprzez zajęcia teatralne staramy się ludzi zaktywizować, uruchomić, aby efektem tych działań było na przykład podjęcie przez osoby, czy niepełnosprawne, czy osoby, które miały problemy z uzależnieniami, aby starały się podjąć czy naukę, czy pracę. Właśnie w tym celu w 2004 roku utworzyliśmy warsztaty terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej. Zakład aktywności zawodowej zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych w kierunku poligraficznym, w kierunku introligatorsko-drukarskim i również prowadzimy skład komputerowy. W naszym zakładzie aktywności zawodowej nasi podopieczni potrafią wykonać wszystko. Wszystko, co jest zrobione z papieru. Ale nie zapominajmy również o teatrze. Teatr pełni funkcję rehabilitacyjną dla tych osób. My tworzymy spektakle teatralne w ramach działań rehabilitacyjnych. Zajmujemy się osobami niepełnosprawnymi dorosłymi, tak? Większość z nich jest upośledzonych intelektualnie, nie powinniśmy tak mówić brzydko, czy załóżmy osoby, które mają w jakimś sensie pewne takie problemy, są to osoby dorosłe, mają kłopoty z uczeniem się, tak byśmy powiedzieli, i to są osoby dorosłe, które są przede wszystkim zagrożone taką marginalizacją, izolacją społeczną życia, bo w swoich środowiskach, więc osoba dorosła po pewnym czasie, będąc w domu, nie będąc aktywna, zapomina tych umiejętności, kiedy nabyła. I teraz wyuczamy nowych i oprócz tego przypominamy wykorzystywanie tych starych umiejętności, więc te prace, które są tutaj, czyli jak gdyby to jest regeneracja umiejętności. Regeneracja to jest, byśmy powiedzieli, rewalidacja, rehabilitacja, a także uaktywnianie, tak? Nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych potrzebne do w miarę możliwości samodzielnego życia, tak? W społeczeństwie. Rozwiązywania problemów nawet na tej zasadzie, że jeżeli osoba któraś ma świadomość, to jeżeli ma świadomość tego, co chce zrobić, to może szukać w zasadzie pomocy, tak? Czyli zwraca się do Pana, proszę mi pomóc, bo nie potrafię tego zrobić. Faktycznie ja mam trudności już w nauce. I już w tym momencie łatwiej. Prace te, które są tu wykonywane, to są po prostu, jakbyśmy powiedzieli, ubocznym efektem terapii zajęciowej, bo robimy prace użyteczne, bo przez to, jeżeli ktoś zadowolony jest z tych pracy, samoocena tych osób wzrasta. Oni nie robią coś nieużytecznego, tylko coś, gdzie jego wartość wzrasta i jego umiejętności wzrastają i w tym momencie zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować, tak? Czyli nie, że on tylko jest do wyrzucenia, ale między innymi do tego, że może być przydatny w społeczeństwie.
Karoncarska wioska znajduje się w Kamionce Kołnicy, to jest w województwie warmińsko-mazurskim. I tam między innymi znajduje się karoncarnia, gdzie trzy dziewczyny, między innymi ja, Ela i Iza, wyrabiamy wyroby z gliny. To są przedmioty różnego kształtu, wyrabiane na kole i ręcznie. Polega to na tym, że po prostu już wyrobiona glina trafia jako kulka na koło, gdzie tworzymy pewien wzór. Następnie wysycha i po pewnym czasie wypalamy w piecu na tak zwany biskwit. Następnie szkliwimy, oczywiście szkliwienie to też jest nasz pomysł, jaki kolor nadać, jaki wzór, i ponownie wypalamy w piecu elektrycznym. I już jako gotowy wyrób nadaje się do użytku i w kuchni. W ogóle można z tych naczyń korzystać w sensie spożywczym, również jako ozdoba do roślin.